Państwu, że przedstawię postać pana doktora Wincentego Galicy. Lekarz medycyny, urodzony 26 października 1916 roku w Zakopanem. Zamieszkałem w Zakopanem przy ulicy Krupówki 54. Radiolog, internista. Wybitny działacz ruchu regionalnego w czasie II wojny światowej, kurier, aresztowany przez gestapo. Torturowany w palace, a następnie więziony w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu, Mauthausen, Gießen i Sachsenhausen, to świetlana postać Zakopanego. Autor wielu publikacji prasowych, a także dwóch prac naukowych z zakresu medycyny. Inicjator i współautor deklaracji ideologicznej Związku Podhala. Współpracownik redakcyjny czasopism regionalnych wydawanych w kraju i na terenie Ameryki. Inicjator cennych akcji kulturalnych, jak na przykład sprowadzenie prochów generała Andrzeja Galicy do grobu legionistów. Sprowadzenie prochów Kazimierza Przerwa Tetmajera na stary cmentarz. Utworzenie Muzeum Karola Szymanowskiego Atma. Utworzenie Muzeum Pamięci Palac w Katowie Podhale w Zakopanem. Utworzenie Podhaleńskiego Oddziału Opieki nad Zabytkami w Zakopanem. Współudział w wykonaniu tablicy Armii Krajowej i Legionowej na elewacji Kościoła Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Jego zasługi uhonorowano szeregiem odznaczeń, oznak oraz tytułów honorowych między innymi. Oznaka za zasługi dla Zakopanego 1978 rok. Oznaka za zasługi dla województwa nowosądeckiego 1978 rok. Oznaka zasłużonego działacza kultury 1981 rok. Złoty Krzyż Zasługi 1974 rok. Medal Zwycięstwa i Wolności 1958 rok. Krzyżem Walecznych 1978 rok. Krzyż Armii Krajowej, Londyn, 1978 rok. Krzyż Armii Krajowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 1997 rok. Złote odznaki za zasługi dla Związku Podhala w Polsce i Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki, 1979 rok. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa Palac do dnia dzisiejszego. Laureat Nagrody Burmistrza Miasta Zakopane z roku 2003. W uznaniu tych zasług Rada Miasta Zakopane postanowiła nadać tytuł honorowego obywatela miasta panu doktorowi Wincentemu Galicy. Zwracam się do Wysokiej Rady o przyjęcie uchwały poprzez aklamację. Jednakże zgodnie ze statutem ten wniosek musimy poddać pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby podjęcie uchwały nastąpiło poprzez aklamację, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję Wysokiej Rady. W związku z tym odczytam uchwałę. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 17 października 2008 roku w sprawie nadania tytułu honorowy obywatel miasta Zakopane. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uznaniu wszelkich zasług położonych dla miasta Zakopanego w 75-lecie otrzymania praw miejskich nadaje się tytuł honorowy obywatel miasta Zakopane panu doktorowi Wincentemu Galicy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi miasta Zakopane. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.